Cześć wam przy 400 tysiącach kilometrów przy tym samochodzie wysypały się już poduszki tylne, zawieszenia. I zaraz wam pokażę, jak wyglądają, jakie były objawy. Otóż samochód opadał z jednej strony i działo się to bardzo nieregularnie. Raz potrafił trzymać poziom przez na przykład tydzień, a drugi raz potrafił się już przechylić na jedną stronę po trzech godzinach. A dlaczego? Już wam pokazuję poduszki. Zobaczcie. Tutaj już są dookoła wszędzie takie, no może pokażę pod światło. Tutaj dookoła już są takie spękania. Wprawdzie one są niewielkie, ale przez te spękania wydostawało się powietrze. Ona te chyba są większe. Przez te spękania leciało powietrze. Można to sobie sprawdzić specjalnym środkiem się psika i się robią bąbelki. Albo wodą z mydłem. Czasem też to zadziała. Co jeszcze można sprawdzić, kiedy opada Wam tył zawieszenia, czy też kiedy opada Wam samochód na jedną ze stron, gdzieś tam poduszki, można sprawdzić tak naprawdę połączenia wężyków ciśnieniowych od samego kompresora aż do miechów. Planuję więcej odcineczków o nim zrobić, bo to jest fajny samochód, a ma 400 tysięcy km na blacie. Dajcie subskrypcję, komentarz, lajka i trzymajcie się na ryczka.